Sprawdźmy, czy potrafimy zapisać 0,36 jako ułamek zwykły. Istnieje na to kilka sposobów. 0,36 to inaczej 36 setnych. 6 jest na miejscu setnych, 3 na miejscu dziesiętnych. Możemy więc powiedzieć, że tu mamy 3 dziesiąte lub inaczej 30 setnych. A zatem jeszcze 6 setnych. Mamy więc 36 setnych, lub inaczej 36 w liczniku i 100 w mianowniku. Mamy już ułamek zwykły. Teraz możemy go jeszcze skrócić, gdyż 36 i 100 mają wspólne dzielniki. Obie liczby podzielne są przez 4. Możemy więc podzielić licznik przez 4 i mianownik przez 4, co nie zmieni wartości ułamka. 36 podzielić przez 4 to 9, a 100 podzielić przez 4 to 25. Wydaje się, że te dwie liczby nie mają już wspólnych dzielników. Zapisaliśmy nasz ułamek w postaci skróconej. Gotowe.